To już prawie ósma, a skoro taką mamy godzinę na zegarach, to w RMF FM pora rozpocząć poranne fakty. Kolejne ich wydanie. Karolina Jackowska i Tomasz Staniszewski, serdecznie zapraszamy. Korek o poranku na śląskim odcinku A4 po wypadku. Amerykańscy żołnierze już w Polsce. Ich oddziały będą przemieszczały się po terenie, budząc niezadowolenie Kremla. Co na to szef MSZ-u? Już za chwilę poranna rozmowa w RMF FM z Witoldem Waszczykowskim, na którą zapraszamy w imieniu Roberta Mazurka. Na początek problemy z przejazdem na autostradzie A4 w Katowicach. Na wysokości osiedla Witosa zdarzyły się dwa samochody osobowe. Wąska w tym miejscu autostrada, zablokowane są dwa pasy ruchu w kierunku Wrocławia, ostrzega reporter RMF FM Marcin Buczek. Teraz ważna informacja dla kierowców ciężarówek powyżej 3,5 tony. Czesi zamknęli przejście graniczne w Jakuszycach z powodu zapowiadanych intensywnych opadów śniegu. Do jutra krajowa dziesiątka na odcinku Harachow-Tunwald dla najcięższych będzie zamknięta. Przejściem w Jakuszycach będą mogły przejechać pojazdy do 3,5 tony oraz autobusy. Mówimy o faktach. To największy przerzut wojsk od czasów zimnej wojny. Tak rosyjska telewizja Rosja 24 komentuje pojawienie się amerykańskich żołnierzy i czołgów w Polsce. Rzecznik Kremla mówi, że Rosja traktuje to jako zagrożenie, ale na razie Dmitrij Pieskow nie straszy. W Moskwie Przemysław Marzec. Przemku, kiedy Rosja może zareagować i pokazać światu swoje niezadowolenie? Wydaje się, sądząc po dominującej w mediach retoryce, że Kreml czeka na inaugurację Donalda Trumpa i pierwsze sprawdzam dotyczące tego, jak będą wyglądały stosunki amerykańsko-rosyjskie. Według rosyjskich mediów nowy szef Pentagonu, podobnie jak sam Trump, chce współpracy z Rosją. Dlatego możliwe, że podobnie jak z sytuacją z dyplomatami, gdy Putin w odpowiedzi nie wydalił z Rosji amerykańskich dyplomatów, tak teraz Rosja powstrzyma się z demonstracyjną odpowiedzią na amerykańskie czołgi w Polsce. Robert Mazurek i jego gość, zatem zaczynamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Moim gościem jest Witold Waszczykowski, minister spraw zagranicznych. Dzień dobry. Jak tam negocjacje? Szukający ambasadora na San Escobar. Oczywiście. Jak tam negocjacje z San Escobar? No wczoraj nawet na przyjęciu prezydenta z posłami Prawa i Sprawiedliwości zakładaliśmy, że trzeba stworzyć grupę parlamentarną polsko-escobarską. Będziemy jeździli na San Escobar bez wizy? Bez wizy, oczywiście, tak jest. Mhm. No to wspaniale. No ja rozumiem, że pana to śmieszy. No śmieszy mnie, jak można z lapsusu językowego stworzyć taką piramidę bzdur, która się przetacza nie, przez Twitter. Nie, ale wie pan, ale jakie to urocze plaże Esperal na San Escobar. Już tutaj moi koledzy właśnie pytali, jak tam dotrzeć. Chętni są. Tramwajem. Tramwaj. Dobrze. Czy zajmował się pan w Nowym Jorku jeszcze czymś oprócz rozmów z San Escobar? Tak, oczywiście. Staramy się o niestałe miejsce w Radzie Bezpieczeństwa. Rada Bezpieczeństwa to jest taki organ, który zarządza ONZ-em. ONZ to prawie 200 państw na świecie, a w Radzie Bezpieczeństwa są... O dziwo bez San Escobar na razie. Tak, ale może w przyszłości będzie. To jest 15 krajów, 5 to są stałe kraje od II wojny światowej, 10 to są wybieralne co 2 lata i my staramy się takie członkostwo na 2018-2019. No dobrze, ale panie ministrze, rzucając żarty o San Escobar, bo po co nam właściwie ale, tak naprawdę... Ale nie rzucajmy tych żartów, dlatego, bo to jest odrzucając, czasami... Odrzucając, dlatego, że to, no wie pan, ale to jest taka infantylizacja polityki. No przecież walczymy o bardzo ważną pozycję w świecie. Ale ja właśnie chciałem spytać, czy to naprawdę jest tak ważna pozycja? Co ona nam daje poza prestiżem? Więcej. Daje nam możliwość, że przez 2 lata my na tym forum... Najważniejszym forum świata to jest Radzie Bezpieczeństwa, gdzie decyduje się czasem o sankcjach międzynarodowych, gdzie decyduje czasami o na przykład sankcjach wojskowych, o tym, żeby stworzyć na przykład operację wojskową przeciwko jakiemuś krajowi. Możemy na tym forum, na jego agendzie położyć każdą sprawę, która nas dotyczy, panie która ministrze, dotyczy bądźmy, naszego regionu. Bądźmy poważni, Polska naprawdę ma ambicje globalne, będzie się angażować w rozwiązywanie konfliktów w Afryce, w Ameryce Środkowej, czy... Nie, ale mamy konflikty w naszym otoczeniu.
ale mamy konflikty na naszym otoczeniu i możemy te konflikty, również o rozwiązanie tych konfliktów zabiegać na takiej Radzie Bezpieczeństwa w ONZ-cie. Myślę, że skuteczniejsze byłoby zawiązanie jakiegoś silniejszego sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, a tymczasem może to wyglądać różnie, bo Henry Kissinger, z którym pan rozmawiał, przeponoć do sojuszu Stanów Zjednoczonych z Rosją przeciwko Chinom. A właśnie nie. Dlatego, że będąc właśnie w Nowym Jorku, rozmawiałem o naszym przyszłości w Radzie Bezpieczeństwa, ale miałem też okazję rozmawiać z politykami amerykańskimi. Rozmawiałem z generałem Flynnem, który będzie szefem Rady Bezpieczeństwa. Rozmawiałem grubo ponad godzinę z Henry Kissingerem, który będzie doradcą prezydenta Trumpa. I absolutnie nie. Takiego układu, takiej nowej jałty, takiego nowego porozumienia ma nie być. No rozumiem, że zapewniał pana o tym Kissinger, ale z drugiej strony sekretarzem stanu w administracji Trumpa będzie Rex Tillerson. Który powiedział na przesłuchaniu kongresowym, że Rosja jest zagrożeniem dla pokoju międzynarodowego, dla świata. Bartosz Węglarczyk, człowiek, publicysta, który jednak stosunki amerykańskie zna dość dobrze, pisze tak, że powinno nas martwić, iż człowiek, który przez ostatnie lata zawierał liczne porozumienia biznesowe z rosyjskim rządem, chce zawierać kolejne jako szef dyplomacji. To o Tillersonie. No ale ja jeszcze raz powtarzam. Na przesłuchaniu kongresowym, kiedy Rex Tillerson mówił o tym i przestrzegał, że Rosja jest zagrożeniem dla świata. Rosja jest rywalem geopolitycznym w tej chwili dla świata zachodniego. No, publicysta Gazety Wyborczej, panie redaktorze. Bartosz Węglarczyk od lat nie jest w Gazecie Wyborczej. Jego wiedzy na temat Stanów Zjednoczonych ja bym nie przeceniał, ale chodzi mi o coś innego. Dobrze, abstrahując od tego, co sądzi jeden czy drugi polski publicysta, Donald Trump szedł do władzy z takim hasłem: Rosja nie jest naszym wrogiem, i cały czas wyrzucał. Ale szedł do władzy. Natomiast po 8 listopada, po tym jak wygrał te wybory, zachowuje się już racjonalnie, mówi już w ten sposób, tak jak cały mainstream Partii Republikańskiej przestrzega przed Rosją, on i jego doradcy. W tej chwili nie mamy się czego obawiać. No, myślą racjonalnie, myślą o tym tak jak i my. Ich spojrzenie na świat i na rywalizację z Rosją jest bardzo podobne do naszego. John McCain był na Sylwestra na Ukrainie. No, John McCain, senator amerykański, republikański senator amerykański, to on bardzo krytykował Trumpa za chęć ocieplenia stosunków z Moskwą. A dzisiaj go popiera. Panie redaktorze, proszę państwa, nie można nikogo krytykować, że ktoś chce polepszyć relacje z Rosją. My jesteśmy sąsiadami Rosji. Też byśmy chcieli. Ja przypomnę, że wiele miesięcy temu, zaraz po dojściu do władzy, Prawo i Sprawiedliwość, ja też wysłałem swojego zastępcę w styczniu, dokładnie rok temu, do Moskwy, wiceministra Ziółkowskiego, aby spróbował polepszyć relacje z Rosją. Nie można nikogo winić za to, że chce polepszyć relacje z Rosją. I my też mówimy, Amerykanom przekazujemy przesłanie. Jeśli chcecie, nam się to podoba, tylko nie naszym kosztem. Panie ministrze, przejdźmy na nasze podwórko, a właściwie takie podwórko trochę nasze, trochę nie nasze, bo mówię o tym, iż Donald Tusk sugeruje, że budżet przyjęto w sposób nielegalny i może to przeszkadzać w pozyskiwaniu funduszy unijnych. No, to jest trudny przypadek, dlatego że to jest po raz pierwszy urzędnik europejski wypowiada się przeciwko własnemu kraju. No to ktoś więcej niż urzędnik. No, urzędnik europejski wypowiada się przeciwko własnemu krajowi. No jest to naprawdę wydarzenie niebywałe. I zaraz mnie pan spyta, czy będziemy popierać Donalda Tuska na następną kadencję. Chcę spytać tylko, czy może rzeczywiście nie należało sprawy budżetu załatwić inaczej w takim razie, żeby nie dawać tego pretekstu, ale że budżet został załatwiony w sposób normalny, nikt tego nie kwestionuje, cała opozycja mówi niecała, bo są dwie partie, które kwestionują, a dwie partie opozycji nie kwestionują tego budżetu. Dobrze, Platforma Obywatelska, największa partia opozycyjna, politycy tej partii twierdzą, chórem mówią, że budżet jest nielegalny. Budżet jest legalny. Został przyjęty w sposób normalny, tak jak przewidują zasady parlamentarne. Jest legalny. Nie grozi nam odcięcie od funduszy unijnych? Nie grozi. Jest pan tego pewien? Jestem tego pewien. Dzisiaj dwie agencje ratingowe ogłoszą prognozy dla Polski. No tutaj eksperci twierdzą, że raczej nie dojdzie do pogorszenia, no ale
to zawsze jest niebezpieczeństwo. To jest niebezpieczeństwo, panie redaktorze, dlatego że jest to... Wróćmy do zasadniczego pytania, o co jest spór w Polsce. Spór jest o to, czy ktoś, kto wygrał wybory, kto nie mieści się w mainstreamie europejskim, w tak zwanej demokracji liberalnej, która miała przez kilka lat funkcjonować, ma prawo rządzić. A my nie w Polsce, jesteśmy w demokracji liberalnej? My jesteśmy w demokracji. A dlaczego mamy być w demokracji jakiejkolwiek przymiotnikowej? Byliśmy kilkadziesiąt lat temu w demokracji socjalistycznej, na wschód od nas próbują zbudować demokrację suwerenną, na zachód od nas próbują stworzyć demokrację liberalną, czy przymiotnikową. A ja nie chcę demokracji przymiotnikowej, ja chcę demokrację normalną, taką, gdzie kto ma program, który zdobędzie popularność społeczeństwa, wygrywa wybory, ma prawo ten program zrealizować. Natomiast nam się w tej chwili odmawia prawo tego realizacji tego programu, bo rzekomo w Europie od kilkudziesięciu lat jest obowiązek realizacji jakiejś demokracji liberalnej. To jest demokracja ideologiczna. Panie ministrze, a my nie chcemy demokracji ideologicznej. Panie ministrze, cieszy się pan, że Sejm został odblokowany? Oczywiście, że tak. No. Mam nadzieję, że komisje będą działać. Mam nadzieję, że za kilka tygodni będę mógł wygłosić informację rządu, tak zwane exposé na temat polityki zagranicznej. Będę mógł opowiedzieć społeczeństwu, jak wygląda sytuacja wokół Polski. Będę mógł przedstawić naszą wizję polityki zagranicznej, nasze odpowiedzi na te zagrożenia, jakie są wokół Polski. Mam nadzieję, że Sejm będzie wreszcie działał normalnie. O tym wszystkim porozmawiamy w drugiej części naszej rozmowy. Zapraszam do rmf24.pl i do interi.pl, a słuchaczom RMF-u serdecznie dziękujemy. Panie ministrze, będzie exposé, ale zanim o tym, chciałbym wrócić jeszcze do tej blokady parlamentu, która trwała od 16 grudnia. Kto na tym konflikcie zyskał, kto stracił? Panie redaktorze, szanowni państwo, odblokowanie tego konfliktu to jest sukces wszystkich. Ja nie chcę wskazywać palcem, kto jest... Jest to sukces. Demokracja wygrała, a zwycięstwo ma wielu ojców. No więc uznajmy, że demokracja wszyscy wygrali. Ryszard Petru wygrał, Grzegorz Schetyna wygrał. Dobrze. A z Petru da się rozmawiać? Znaczy, ja nie mam kontaktu bezpośrednich, dlatego że nie zajmuję się, to są przedstawiciele partii, którzy nie zajmują się bezpośrednio polityką zagraniczną, więc ja akurat nie rozmawiam, ale jeśli doszło do odblokowania Sejmu, no to zakładam, że udało się rozmawiać również z Petru i z Grzegorzem Schetyną. Panie ministrze, Polska chce przeciągnąć po ewentualnym, no nie ewentualnym, po spodziewanym wyjściu Anglików z Unii Europejskiej, chce przeciągnąć instytucje unijne z Londynu do Warszawy. To prawda. Jeśli dojdzie do Brexitu, jeśli dojdzie za kilka lat do realizacji tej sytuacji, że Wielka Brytania wyjdzie z Unii Europejskiej, to być może szereg instytucji europejskich, bądź korporacji na przykład światowych, bądź europejskich, będzie szukało swojego miejsca na kontynencie europejskim. I Polska stara się być atrakcyjnym partnerem dla tych instytucji, dla tych korporacji. No tak, tylko że to jest taki... gołąb na dachu, tymczasem mamy wróbla w garści, którego też możemy wypuścić. Mówię o tym, że Polska może stracić agencję Frontex, która to jest w tej chwili rezyduje w Warszawie. Tak, to jest agencja, która, to jest taki think tank, taka agencja analityczna, która zajmuje się ochroną granic europejskich. W Europie jest przekonanie, że tą agencję Frontex należy przekształcić w agencję ochrony granic, czyli stworzyć jakieś nie tylko biuro, ale służbę bezpieczeństwa ochrony granic europejskich. To dobrze czy źle? To dobrze. Tak. My, jeśli myślimy o wspólnej polityce obronnej Europy, to uważamy, że na początek należało stworzyć taką agencję ochrony granic. Problem jest techniczny. Problem dotyczy ludzi pracujących, to są dyplomaci, częściowo to są urzędnicy. Chodzi o ich immunitet, chodzi o siedzibę, chodzi o przywileje dyplomatyczne, o dzieci w szkołach i tak dalej, i tak dalej. To są kwestie techniczne. Nasza korespondentka z Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginion, twierdzi, że Bruksela jest zaniepokojona, bo co prawda czas na negocjacje upływa 7 kwietnia, ale oni chcieliby już do końca stycznia wiedzieć, co dostaną. Ja też bym chciał, tylko że oni wymagają za dużo. Na tym polega problem, że my dajemy im tyle, ile należy się organizacjom międzynarodowym rezydującym w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Natomiast ale jeśli nam tak zależy, to może powinniśmy jakiś gest dobrej woli wykonać. Ale wykonujemy, tylko tam jest zbyt dużo
ochoty, aby te gesty były jeszcze większe. No i tu jest problem. Frontex zostanie w Warszawie? Mam na taką nadzieję. My naprawdę zabiegamy o to, żeby Frontex istniał, że przekształci się w Agencję Ochrony Granic Europejskich, żeby przestał być tylko think tankiem, ale rzeczywiście instytucją wspólnej polityki obronnej Europy. Panie ministrze, zaczynaliśmy od San Escobar, skończymy na San Escobar. Zapraszam pana. No co, no jak powiedziałem, no niedługo będziemy tworzyć grupę przyjaźni polsko-escobarskiej. Niech pan jakoś zaznaczy, że pan żartuje, bo wie pan, że ludzie później pomyślą serio, że pan zwariował. Absolutnie nie żartuję. Absolutnie rozmawiałem z ministrem spraw zagranicznych państwa, które nazywa się San Cristobal. San Cristobal. Ono się nazywa San Kitty Nieves. Natomiast w Ameryce Łacińskiej jest też nazwa San Christopher, a Łacinicy mówią też San Cristobal. No rozumiem, więc, że San Cristobal wyszło panu San Escobar. No właśnie, to jest taki lapsus językowy. No, zadziwia mnie, że można z takiego lapsusu można wywołać taką wielką dyskusję. A ja myślałem, że pan się pochwali, powie, że pan dla Polski rozmawia nie tylko z państwami istniejącymi, ale będę z następnymi, które jeszcze mogą zaistnieć w przyszłości. Oczywiście, że tak. No. I zapewniam pana, jak taka wyspa zostanie gdzieś odkryta na świecie, to będę pierwszym, kto będzie domagał się, żeby taką nazwę przyjąć. I tam najwyższy szczyt tej wyspy, Mount Waszczykowski. Bardzo pan Mazurek, tutaj... Mazur, nie, ja nie, będę tam ja będę tam ambasadorem. Bardzo serdecznie dziękuję panu bardzo. Dziękuję. Trzymam pana za słowo, kłaniam się nisko, do widzenia.